Dlatego na następne wczasy już nie pojechaliśmy na zachód, tylko do Albanii. I powiem wam, że to jest dla nas egzotyczny kraj, zupełnie inna kultura, zupełnie inny język, zupełnie inny klimat, zupełnie inne żarcie, ale już pierwszego dnia mogliśmy się poczuć jak w Polsce, bo nas próbowali objebać 3 razy. Najpierw wydali źle reszt. Później za 4 piwa kazali zapłacić jak za 8. Później moja ciotka przychodzi, patrzcie, znowu nas oszukali, patrzcie, tu jest rachunek, tu są rzeczy, wracamy do nich, żeby nam pokazali nagranie z monitoringu i oddali pieniądze. Na to mój wujek za pazuchy wyciąga 2 flaszki rakii. Adelaida, tam nie było monitoringu. Normalna rakija ma 50%, dla Polaków 80%, bo mój wujek spróbował tej 50%, no, dobre, dobre, słodkie, ale kiedy w końcu podadzą alkohol? Jak się upiliśmy tą rakiją, wychodzimy z ciotką, z wujkiem, wychodzimy na imprezę, oni wchodzą do knajpy, od razu zaczynają tańczyć na stole, ludzie na nas patrzą, a oni do kelnera, głośniej muzyka, a kelner nie da rady, to sokowirówka. Albańczycy są ciekawym narodem, oni wierzą w to, są bardzo przesądni, wierzą, że jak przed swoim domem na płocie dasz zabawki, to te zabawki odstraszą złe duchy. Tak, już to widzę. Idą złe duchy. SpongeBob i Bob Budowniczy, spierdalamy! Albańczycy też wierzą, że jak na Wielkanoc poświęcisz sobie jajka, to pójdziesz do nieba. A nie, sorry, to w Polsce. Pojebało mi się, przepraszam. Poznałem też Albańczyka, który w Krakowie, gdy studiował, podrywał laski na to, że jest Włochem. Wiecie, oni mają karnację, mówią trochę po włosku, nie? Ta dziewczyna to się nieźle musiała przejechać. Ona pewnie następnego dnia dzwoni się pochwalić koleżance. Ty, Gośka, ale wczoraj poderwałem Włocha. Nie powiedział mi tiamo, ale powiedział haszmarytysz, charyter, haryszmier, charytir, haryszer. No, obiecał, że zabierze do siebie. Mieszka w stolicy Włoch, dokładnie w Tiranie. Dziękuję wam bardzo. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Kochajcie mnie na Instagramie. Polubcie mojego Facebooka. Podbijajcie moje aukcje na Allegro. Muskajcie mnie po plecach. Komornikowi nie zdradzajcie miejsca mojego pobytu. Dziękuję wam. Marcin Zmieniewajciech.